Partnerem odcinka jest Betfan, zakłady buchmacherskie. Z kodem HITO przy rejestracji cashback 600 zł. Zapraszam do zalogowania się, do grania i życzę powodzenia. Polska górą! Cześć załoga, z tej strony HITO, zapraszam was do eksperymentu. Dzisiaj zobaczymy, jak Bayern Monachium poradzi sobie w czterech najlepszych ligach świata, czyli w angielskiej, hiszpańskiej, włoskiej oraz francuskiej. Według mnie najbardziej brakuje w tym składzie głębi składu, jak możecie zauważyć. Jest tu wielu świetnych zawodników, ale niestety tej głębi składu tutaj brakuje. Wydaje mi się, że tutaj trzeba naprawdę solidnej rewolucji oraz, jak możecie zauważyć, najlepsi zawodnicy, czyli Robert Lewandowski czy na przykład Thomas Müller, mają już swoje lata i za niedługo będą kończyć karierę, tak samo jak Neuer. Czy Bayern Monachium w odpowiednim momencie znajdzie następcę, że za rok na przykład Lewandowski już nie będzie musiał występować w wszystkich spotkaniach, a na przykład będzie mógł odpocząć? Bo aktualnie niestety tak to nie wygląda, bo jedyny zawodnik, który może go zastąpić, to jest Choupo-Moting, a to nie jest wybitny zawodnik, zwłaszcza że ma 32 lata, więc tu już na teraz potrzeba naprawdę dosyć dużych wzmocnień. Zobaczymy, czy Bayern Monachium na to stać, czy Bayern Monachium da radę to zrobić i wzmocni w odpowiedni skład, wydając pieniądze, bo zawsze tego brakowało. A teraz idziemy do symulacji. I na start jesteśmy w lidze francuskiej, jak możecie zauważyć. I jakie miejsce zajął Bayern Monachium właśnie w tym sezonie? A zajął pierwsze miejsce, PSG na drugim miejscu. Czyli Real Madrid okazał się gorszy od na przykład takiego Bayernu Monachium. Przypominam, Real Madrid w poprzednim odcinku zajął trzecie miejsce. Bayern Monachium tak spokojnie zdobył to mistrzostwo. PSG strasznie remisuje. Nie wiem, czy wy to zauważyliście, ale PSG jakoś znerfiono w tej grze, bo naprawdę gra przeciętnie w tych karierach. Tak, jestem na trzecim miejscu, taka ciekawostka ze symulacji, tylko ustaliłem taktykę i wypaliło. Jestem przed AS Monaco i przed Lyonem. Fajnie, spoko, nie spodziewałem się tego. W pucharach Bayern Monachium odpadł dosyć szybko i tu głębia składu już wychodzi. Zobaczmy, jakich zawodników najczęściej używali i kto był taką gwiazdą, można powiedzieć, tego sezonu. A gwiazdą Bayernu Monachium był Thomas Müller, 22 bramki, Robert Lewandowski, 21 bramek, Sané, 12 bramek, jest ok. Patrząc na asysty, no to Sané naprawdę dosyć dużo przyczynił się, ale zwłaszcza ta trójka, tak jak mówiłem na początku, no tutaj Lewandowski i Müller są najlepszymi piłkarzami. Kimmich zagrał bardzo solidny sezon, dosyć dużo czystych kąt, choć 6-4 ocena, ok. To nie był solidny sezon, to był zły sezon w jego wykonaniu. Okej, już widzimy, że nowi zawodnicy przeszli do tego zespołu. 7-3 ma Thomas Müller, Mark Roca, ale to jest tylko jedno spotkanie. Sané, Neuer świetnie występowali. Coman nawet całkiem. Widzę, że po gwiazdę Barcelony przeszli i po gwiazdę Interu, który nie zagrał za dużo. Ale tutaj były grube transfery i idziemy zobaczyć, jak to wszystko wyglądało, bo oj, działo się, to trzeba powiedzieć. W Bayernie nie spodziewałem się, że Real Madrid praktycznie nie robi transferu, bo oni poszli dosyć niespodziewanie, patrząc na ten zespół. I zobaczmy, kto tu przyszedł. Lautaro Martinez to jest pierwszy świetny transfer, rewelacja. To może być następcą Lewandowskiego, ten zawodnik. Dalot, ok, kolejny transfer. Diene, Diene. Przyszedł tutaj kolejny zawodnik z Maroko tym razem. Ciekawy zawodnik. No i tutaj Lenglet oczywiście przyszedł. Minguel też widzę, że przyszedł do tego klubu. Tutaj chyba nic się nie zmienia, nie? I na bramce także Neuer, więc ciekawe, naprawdę dosyć duże transfery. Jestem przekonany, że taki Bayern mógłby na wielu frontach rywalizować. Zobaczmy, jak poradził sobie w kolejnej lidze. A czekajcie, zobaczymy jeszcze, jakim ustawieniem gra Bayern. To oczywiście już później będzie normalne, że on będzie grał w takim ustawieniu, ale gdzie ja szukam w lidze? Gdzie Bayern Monachium w lidze niemieckiej? No przestań, Achito, Łukasz, co ty robisz? 4-2-3-1 można powiedzieć szeroko, ok? To jest taka optymalna formacja pod karierę, więc dlatego im dobrze idzie. Tak jak mówiłem, Real Madrid nie do końca miał tą dobre ustawienie pod właśnie tą grę, dlatego tak średnio im szło. A teraz zobaczmy kolejną ligę i jak sobie poradzi Bayern Monachium. No i kolejną ligą jest Serie A. Tutaj wzięliśmy Torino, taka ciekawostka.
i zobaczmy, które miejsce zajął Bayern Monachium, a Bayern Monachium jest pierwsze. 90 punktów, 8 punktów przewagi. Fatalny sezon Milanu, Romy, Napoli. No Roma okej, bo patrząc na taką, oni mają głębię składu, jakich zawodników ma Mourinho, to jest rewelacyjny wynik według mnie. Napoli na 7 miejscu, Fiorentina na 8. Atalanta na 3, to jest zaskoczenie, że tak wysoko jest ten zespół. Wydawało mi się, że tu Inter i Milan powinny walczyć. No i Bayern Monachium, który jest pierwszy, więc bardzo dobrze nim poszło. Nie ma z czego pośmieszkować z Bayernu, to mnie trochę martwi. Tutaj przegrali z Lazio, czyli można pośmieszkować, że dalej puchary krajowe są dla Bayernu nic nieważne. Tak jak w Niemczech, 5-0, Borussia Mönchengladbach. Pamiętacie to kibice? Żart oczywiście. Żeby dać lekką szpileczkę, jako kibic Wisły Kraków jestem przyzwyczajony, że cały czas ktoś mnie tak ten, to się odwdzięczam. Jak możecie zauważyć, najlepszym piłkarzem tego sezonu był Thomas Müller. 29 bramek, tylko 14 bramek Roberta Lewandowskiego. To jest szok, to jest naprawdę dosyć duży szok. Gnabry 14 bramek, zawodnik, który był niewidoczny w lidze francuskiej, tu naprawdę dobrze wyglądał. No i Thomas Müller najlepszą średnią ocen ma Lewandowski 7-3, więc także spoko. I zobaczmy, kto będą gorszą. Upamecano! Kto by się spodziewał, że akurat ten zawodnik będzie miał tak słabą. Savicer też bardzo słaba ocena. Tolisso, Musiala taka fatalna, ujuj. To naprawdę źle wygląda. Zobaczmy, kogo zakupili w tym sezonie, bo wiemy, jak gra już Bayern. Więc tam już nie trzeba sprawdzać. A tutaj jak to wszystko wygląda, oczywiście seria Bayern Monachium. I tutaj Korea. Okej, pierwszy transfer. Shashouaou. Wiem, uwielbiacie jak ja czytam nazwiska. Dlatego tak zaczynam akcentować to. Ja wiem. Widowicz to jest młody talent Bayern Monachium, ale tutaj naprawdę dosyć fajne transfery Korei, bo to jest dobre uzupełnienie składu, wydaje mi się. Takiego zawodnika potrzebują aktualnie. Zobaczmy, czy kogoś na pomoc zakupili. Tutaj bez transferu w linii obrony, także no tutaj transfer Matsima, nie wiem kto to jest aktualnie, szczerze mówiąc. Wiem, że z lidze francuskiej chyba gra, ale czy on jakoś się świetnie rozwija, czy jest jakimś talentem FIFA, nie mam pojęcia. Nie kojarzę go z jakikolwiek karier. Ricardo Pereira, to jest bardzo ciekawe wzmocnienie, tylko chyba na stronę, gdzie jest kimś i są Pavard. Czy jest taki potrzebny zawodnik? Nie wiem, nie wiem szczerze mówiąc. Tutaj oczywiście żadnych więcej transferów nie było, no i szczerze mówiąc to chyba było słabsze okienko niż poprzednie. Zobaczmy, jak poszło im w lidze hiszpańskiej, bo tam już czeka przepotężny Real Madrid, który zajął trzecie miejsce w lidze francuskiej. Tak, to jest drużyna, która na pewno pokona Bayern Monachium. I ciekawostka, to była pierwsza kariera, gdzie po prostu symulowałem od pierwszego dnia do tam któregoś maja. I pierwsza kariera, gdzie mnie wyrzucili z klubu, choć byłem na 12 miejscu, a prowadziłem chyba najgorszy zespół. Ale to za chwilę zobaczycie. Aktualnie mi nie najgorzej poszło, bo Celta Vigo była 20, a skoczyła na 16 miejscu, więc przyszła nowa miotła i zrobiła robotę. A zaczynałem chyba Deportivo Alaves? Chyba tak. Jak się nie mylę. I tutaj Bayern Monachium, oczywiście widzimy przez to, że Bayern Monachium nie zgodził się na takie samo logo jak reszta, musi się różnić od innych, zdobyli mistrzostwo, ale jak możecie zauważyć, Sevilla była bardzo silna i zajęła drugie miejsce, tylko punkt straty, ale bym się śmiał z Bayern, gdyby akurat z Sevillą przegrali mistrzostwo. Barcelona na... wróć! Na trzecim miejscu. Tu możecie zauważyć, że Atletico de Madrid na czwartym miejscu, Real Madrid na piątym. Mówiłem, Real Madrid też został znerfiony. Nie wiem dlaczego, ale on po prostu wygląda fatalnie. Zobaczmy, jak w pucharze im poszło. Przypuszczam, że Bayern, oczywiście Bayern Monachium. Gdzie Bayern Monachium, puchary krajowe? No gdzie? No przecież to się nie łączy ze sobą. Zobaczmy także, kto był najlepszym zawodnikiem tego sezonu, bo wydaje mi się, że tu mogą być dosyć duże niespodzianki. I nie ma niespodzianek. Dalej Lewandowski i Müller są najlepszymi strzelcami. Sané słabiej. A Spas? Dobra, to jest bardzo ciekawy transfer tego zawodnika. Robert Lewandowski, Thomas Müller, Roka. Rocha powinno się chyba czytać. Mark Rocha, coś takiego. 13 meczów w sezonie, jedna bramka, dwie asysty, 7-0 ocena. Przyzwoicie. Najgorszym zawodnikiem
Nianzu i Upamecano. To jest kapitalny chłopak, naprawdę on sobie świetnie radzi w tych aktualnych symulacjach. Bayern Monachium, dobrze, że go zakupił, bo jakby nie on, to te symulacje byłyby bardzo nudne, a tak przynajmniej jest wybitny zawodnik w nich. Liga Santander, Bayern Monachium, zobaczmy te transfery i widzę tego Hiszpana, już tak jest, 34 lata, typowy transfer dla Bayernu. Tak jest, o to chodzi, takie transfery chcemy tutaj oglądać w tej serii. Leveling. Szukali Lewandowskiego, zobaczyli początek Lew i wiedzieli, to jest Lewandowski. To jest Jamie Lewandowski, Leveling. Wiecie, o co chodzi? Wzrostowo prawie identyczni, no zobaczcie. 1,85 m, tutaj 1,84 m. Idealnie pasuje, macie następcę właśnie Roberta Lewandowskiego, o to chodzi. Bocz ze Stanów Zjednoczonych, tutaj zawodnik. Czy oni naprawdę nikogo tutaj nie zakupili oprócz Aspasa i tamtego Niemca? O, jest, jest, prawy obrońca, po raz kolejny, tym razem dużo słabsza klasa, ale jest. No i na bramce nikogo nie ma niestety, ale znaleźli Lewandowskiego, więc wydaje mi się, że kibice Bayernu Achim będą zachwyceni właśnie takim transferem. A teraz idźmy do Ligi Angielskiej, tam przypuszczam, że może dziać się zdecydowanie więcej niż aktualnie. I w Lidze Angielskiej ja zająłem 17 miejsce, a Bayern Monachium zajął miejsce drugie. Mamy to, mamy to. Bayern Monachium wreszcie gdzieś nie wygrywa. Liverpool zdecydowanie za silny. Mamy to, dobrze, o to chodzi w tych symulacjach, żeby te kluby nie osiągały sukcesu, a nie jak w poprzednich ligach. Super jesteście, Barcelona, Real Madrid, PSG, że daliście Bayernowi wygrywać wszystko. Ale naprawdę, Bayern Monachium jest jedną chyba z lepszych drużyn w grze, bo te symulacje naprawdę potwierdziły. Manchester City na 8 miejscu. Co tu się wydarzyło? Chelsea na 6. Okej, to nie jest aż takie duże zaskoczenie. Ale Manchester City na 8 miejscu? Co jest? Kurde. Bayern Monachium na 2. Liverpool zdobywa mistrzostwo. Leicester na 4. W pucharach, no gdzie w pucharach, przecież gdzie Bayern Monachium w pucharach, no 3-1 z Barnym, no przecież to wiadomo. Carabao Cup, bez zaskoczenia, Bayern Monachium odpada z Liverpoolem. Krajowe puchary to jest coś, co Bayern Monachium lubi przede wszystkim. Zobaczmy teraz sezon i najlepszych zawodników. Bayern Monachium, 16 bramek, Lewandowski 14, Sané 14. Immobile przyszedł, bardzo ciekawy transfer, świetne uzupełnienie. Jak ktoś gra w naszą symulowaną lidzę na Discordzie, to wie, że Immobile był kiedyś tam w Bayernie Monachium, bo sprzedali Lewandowskiego w pierwszym okienku, ale to tylko szczegół, że Lewandowskiego się pozbyli tego, ale u nas w lidze symulowanej pozdrawiam wszystkich na Discordzie oczywiście, którzy ze mną siedzą, rozmawiają, piszą i naprawdę tworzymy świetną społeczność, więc wbij na Discord, bo naprawdę polecam. 14 bramek Roberta Lewandowskiego, 2 asysty, średnia ocen 7-1, a najgorszy, czy to będzie Upamecano? Nie, 6-4, okej, to jest nota taka typowa dla niego, więc tutaj wybaczamy, że nie jest jednym z ostatnich, ale widzę, że grał zdecydowanie mniej, dopiero po 4 latach, można powiedzieć, odkryli, że w lidze angielskiej, nie, to nie jest ten zawodnik, to nie, nie, zawiódł 3 razy, to ten czwarty nie dostanie, ja trochę się nie dziwię. Idziemy od napastników. Copado, okej, okay. Cirlo Immobile przyszedł, to jest świetny napastnik, ale wydaje mi się, że tylko pod ligę włoską, ale jak widać tu się odnalazł. Czy odnalazł się? Ciężko to powiedzieć, patrząc na jego statystyki. Ebosele, to jest ten zawodnik, którego potrzebuje właśnie Bayern Monachium, wzmacniający ławkę rezerwowych, o której mówiłem na samym początku tego odcinka. Rafa przychodzi, bardzo ciekawy transfer, zaskakujący bym powiedział. Widać, że pieniądze nie są wydawane w Bayernie Monachium, nawet w lidze angielskiej, gdzie masz zdecydowanie większe pieniądze. Ginter przechodzi za dosyć duże pieniądze, 84 miliony. Ciekawe, ile za tego Gintera dali. Poczekajcie, jestem aż ciekawy, bo przypuszczam, że z 50 milionów musieli dać. O matko, teraz szukać przez wszystkie transfery. Ginter. Ale tak czy siak, no to musieli wydać dosyć duże pieniądze. Widzę, że zawodnika z Ajaxu zakupili, to jest świetne wzmocnienie, uważam, tak, to jest rewelacyjne wzmocnienie, które na pewno się przyda. Venegas, Meksykanin, Francisco Venegas, co jest zaskoczenie, bo go nie kojarzę w ogóle z karier. To jest kolejny zawodnik, który gdzieś tam z karier przyszedł, znaczy
przyszedł do Bayernu człowiek, którego ja nie kojarzę po prostu z tych wszystkich symulacji, które robiłem. W bramce nic się nie zmieniło. Więc tak wyglądała ta symulacja, ten eksperyment. Mam nadzieję, że wam się spodobał to taki odcinek. Zostawcie łapkę. Mam nadzieję, że ten materiał wam się spodobał. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie. Mamy nadzieję, że ten materiał wam się spodobał, że zostawiliście łapkę w górę oraz zasubskrybowaliście ten kanał po więcej materiałów. A teraz oczywiście ja się z wami żegnam. Widzimy się oczywiście już jutro prawdopodobnie w karierze Millwall. Oglądajcie, bo naprawdę warto. Naprawdę warto. Pierwszy raz przegrywam. Warto. Warto. Więc siemano. Do zobaczenia. Cześć, cześć. Więcej grasz, więcej masz. Odbieraj 79 zł co tydzień. Promocja ta stanowi ukłon w stronę stałych klientów Betfana, którzy odwiedzają nas każdego tygodnia. Od teraz mogą oni odbierać 100-tygodniowy feedback o wartości nawet 79 zł za swoje kupony. Co należy zrobić, aby wziąć udział w akcji? Jeden obstawię co tydzień pomiędzy czwartkiem a środą kwotę 79 zł. Kurs kuponu minimum 2 zł. Każdy piątek otrzymujesz darmowy zakład o wartości zależnej od liczby kuponów spełniających warunek promocji. 3. Freebetem, grasz jak chcesz. 4. Nie musisz obstawiać codziennie, aby odebrać nagrodę. Jeśli pominasz jakiś dzień, kontynuuj grę w kolejny, aby zdobyć wyższą kwotę freebetu. Szczegóły oczywiście w linku poniżej.